Radio Tok FM, Eurokończyta, Barbie Baby Langstrom Extra. Tutaj zauważyłyśmy, że jest zrobiony czarny PR, proszę Państwa, dla banku z Wrocławia. Tak to finanse. Tysiąc razy, proszę Państwa. Tysiąc razy się pytają, jacyś głupi czy co? Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Także wiecie Państwo, ten bank tak to finanse z Bazylika Gdańsk. Chodzi o bank. Tak to finanse z Wrocławia, proszę Państwa. Bardzo podpadł i sobie zrobił czarny PR. To teraz jak będzie nowa moda, już jest nowa moda, bo Duda zrównuje wszystkich i wszystko tutaj w Polsce, że nie może być tak, że oni szukają ludzi, pod których można byłoby podejść, tak jak firma Orange szuka ludzi, tak żeby tymi światłowodami kogoś podejść, a jak podejdą już, no to wtedy ciągną 2-3 razy więcej, dając pożyczkę 2-3 razy więcej, trzeba spłacić, a to tak nie może być, że biorą na lichwę, są jako złodzieje, których nikt nie chce. Państwo zobaczą, że tak samo jak i nie chcieli Hanki Gronkiewicz-Waltz, to tak samo i tych banków, pełno banków jest, jak tylko cokolwiek wypełniłam tutaj, a może i specjalnie, proszę Państwa, w telefonie, smartfonie, kolpadzie, to tysiące zgłoszeń było, oczywiście tysiące głupich pytań o to samo, bo chcą, żeby ludzie wypożyczali, proszę Państwa, pieniądze, a biorą na lichwę. Biorą 2-3 razy więcej w zależności od czasu spłacania. Jeśli to jest to 2 lata, no to jak 200 zł bierzesz, no to 500 spłacasz. Jak 2000, to 4-5 tysięcy musisz. Szok, to jest złodziejstwo w biały dzień. Polska nie powinna na tę lichwę sobie pozwolić, dlatego też będą zmiany powolutku, aż Żydom galerię zabiorą.